Cześć, witajcie w trzeciej odsłonie poznawania samolotu MD-11 w open source'owym symulatorze lotu FlightGear. Dzisiaj kontynuujemy omawianie panelu górnego. Tutaj, o, przycisk 3, panel górny. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie tutaj te boczne bardziej panele, do czego służą. Niestety w większości też nie były funkcjonalne, a teraz to, co jest najbardziej funkcjonalne i najbardziej tutaj potrzebne przy operowaniu samolotu, czyli panele tutaj w części środkowej sobie zobaczymy. Mamy cztery takie panele. Od góry patrząc mamy panel hydrauliki, elektryki, powietrza i paliwa. Tu u samej góry jeszcze mamy dźwignię do gaszenia pożaru, co już omawiałem w tamtym odcinku, oraz oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, co też już omawiałem w tamtym odcinku, więc teraz skupimy się tylko na tych panelach i idąc od góry mamy najpierw panel hydrauliki. Tutaj jeszcze tak na gwoli wstępu, niestety samolot ten, jak już omawiałem chyba w odcinku pierwszym, niestety nie pozwala nam na wyświetlenie diagramów i systemów danych tutaj paneli, czy to właśnie hydrauliki, elektryki, czy presuryzacji i tak dalej, ale normalnie ten samolot powinien to mieć i na tym właśnie ekranie system display powinniśmy móc sobie wyświetlić takie różne systemy. Tu mamy tylko jedynie tą planszę do wyświetlenia i nic więcej. Jeżeli zmienię kamerę, no, na tą kamerę, to tu zobaczymy też, że na dole są przyciski do włączenia sobie właśnie różnych tych systemów, do podglądu tych systemów na tym wyświetlaczu system display, ale niestety nic tu nie działa. Tu sobie możemy klikać, nawet niektóre przyciski są zaznaczone, no, te są zaznaczone na klikalne, ale tu nic nie robi, ale one chyba nawet za bardzo nie pokazują tych systemów, bo tutaj dopiero je mamy. Mamy silniki, hydraulikę, elektrykę, powietrze i paliwo. Niestety te przyciski jeszcze w ogóle nie działają, więc niestety nie możemy się posłużyć diagramami, przynajmniej jeszcze mam nadzieję, że w przyszłości zostanie to zrobione, ale możemy się to na razie posłużyć tylko tymi panelami. Zobaczymy sobie, jak tutaj operować tymi danymi systemami, więc zaczynamy od hydrauliki. Tutaj u góry mamy podpisane SYS1, SYS2 i SYS3. To są odpowiednie systemy hydrauliczne, czyli mamy trzy systemy hydrauliczne, jak to właśnie w takich dużych samolotach jest. Muszą być też zapasowe układy, dlatego jest ich aż trzy. No i każdy ten system hydrauliczny jest zasilany odpowiednim silnikiem, czyli system 1 jest zasilany silnikiem pierwszym, czyli tym lewym, system drugi silnikiem drugim, czyli tym na ogonie, i system trzeci silnikiem prawym, czyli też inaczej silnikiem trzecim. Tutaj mamy lampkę, patrząc od góry, mamy lampkę podświetloną press, czyli ciśnienie. To oznacza, że jest zbyt niskie ciśnienie hydrauliczne w danym systemie hydraulicznym, co oznacza, że no, hydraulika nie jest zasilana na tyle, żeby tutaj wspomagać działanie pewnych układów hydraulicznych, które tej hydrauliki potrzebują. Więc w tej chwili cała hydraulika nam nie działa, a to dlatego też, że nie działają nam pompy hydrauliczne, które są zasilane z silników, a że silniki nam nie działają, to po prostu też i pompy nam nie działają. Jeżeli ciśnienie będzie wystarczające, to ten napis press po prostu zniknie z danego układu hydraulicznego. No i mamy dla każdego układu hydraulicznego po dwie pompy, lewa i prawa. Te pompy powinny być włączone i one automatycznie są włączone. Także tutaj steruję w tej chwili tym automatyka, automat. Mamy system w trybie auto. Tak jak już to mówiłem w poprzednim odcinku, jeżeli chodzi o przycisk system, to każdy z tych paneli, tak samo tutaj i tak kolejne, mają przycisk system, który pozwala nam przełączyć się między trybem automatycznym a manualnym. Jeżeli damy tutaj tryb manualny, to widzimy dopiero teraz, że jesteśmy w trybie manualnym, możemy na przykład te pompy wyłączyć w tej chwili. A tak przełączamy się w tryb jeszcze raz, klikamy system i jesteśmy w trybie teraz automatycznym z powrotem. No i w tej chwili pompy chcą pracować i mamy podpis fault, co oznacza, że no, pracować nie mogą. To nie oznacza awarii, tak, danej pompy, tylko po prostu pompy nie są zasilane i one chcą pracować, ale nie mogą, bo nie są zasilane. No i to właśnie oznacza, że jeżeli tutaj mamy też ten napis fault, że po prostu jest zbyt niskie ciśnienie w danej pompie, jest to mniej niż 2400 PSI, no i w tej chwili tak jest, bo pompy nie są zasilane, więc na pewno ciśnienie jest niskie. Inną opcją wyświetlenia się tego fault jest to, że jest zbyt wysoka temperatura w odpływie obudowy pompy. No ale w tej chwili raczej nie mamy takiej sytuacji, bo pompy po prostu nie pracują. A ta zbyt wysoka temperatura to jest 245 stopni tutaj w Fahrenheitach, więc są takie dwie ewentualności na podświetlenie się tego napisu.
No w tej chwili raczej jest to właśnie to, że jest zbyt niskie ciśnienie. No i w trybie ręcznym możemy wyłączyć daną pompę, czyli te przyciski działają tylko w trybie ręcznym. Wtedy mamy podświetlenie off, czyli pompa jest ręcznie wyłączona. Tutaj patrząc dalej mamy też coś takiego jak dwa przełączniki podpisane RMP. To jest od Reversible Motor Pump, czyli takie dodatkowe silniczki pompy. Pompy zasilane elektrycznie, które pompują, transferują nam ciśnienie tak, między systemami hydraulicznymi. I jakie to są systemy, to mamy też opisane nad przyciskami. Na przykład ten transferuje ciśnienie między układem 1 a 3, a ten między 2 a 3. I w tej chwili jesteśmy w trybie ręcznym i mamy wybrane on. On oznacza, że dany układ pracuje, jest włączony, czyli to oznacza, że transferuje ciśnienie hydrauliczne między układami. Jeżeli wyłączymy dany przycisk, podświetla nam się jeszcze DSAC, o którym zaraz powiemy, i w tej chwili nic się nie wyświetla na przycisku, co oznacza, że przycisk, znaczy, że RMP jest wyłączone, to oznacza, że nie transferuje tutaj ciśnienia między układami. No i te przyciski też działają w trybie ręcznym, tak? W trybie automatycznym nie możemy wcisnąć tego przycisku. Ja może się teraz przełączę na automat i widzimy, że teraz, o, jak ja sobie to będę wciskał, to tylko miga mi manual, mówiąc mi, hej, chyba musisz najpierw włączyć manual, jeżeli chcesz to klikać, tak? Dlatego mam takie ostrzeżenie. Musimy najpierw dać manual, ok, i teraz mogę sterować tymi przyciskami. No i to oświetlenie DSAC, to jest skrót od disagreement, czyli taka niezgoda. To się zapala właśnie w dwóch sytuacjach. To jest właśnie wtedy, kiedy pozycja zaworu nie zgadza się z położeniem przełącznika, czyli na przykład my mu mówimy on, a przełącznik jest w off, tak? Albo na odwrót, dajemy off, a przełącznik jest on. Więc jest no, pewna niezgoda właśnie w pozycji przełącznika a zaworu tej pompy przelewowej dla układu hydraulicznego. Druga sytuacja to jest wtedy, kiedy nakażemy wyłączenie RMP, tak jak teraz nakażę wyłączenie RMP, a ciśnienie w systemie jest nadal wysokie i to się przez chwilkę dzieje, tak? Widzimy, że ten DSAC był przez chwilkę podświetlony. I w tej chwili jest tak samo, kiedy włączę on, to można powiedzieć, że jeszcze jest niezgodność może, tak, w pozycji zaworu przez chwilę. Jak wyłączamy, tak samo jest na chwilkę DSAC, czyli jeszcze ciśnienie jest zbyt wysokie w tej pompie, ale ono zacznie spadać po zamknięciu właśnie zaworu, więc przycisk jest zgaszony, co oznacza, że teraz pompka transferowa nie działa. No a w trybie właśnie automatycznym zarządza tym wszystkim tutaj automatyka i widzimy, że no nie mamy żadnych podświetleń, nie możemy tego kliknąć. Dobrze, ja może wejdę na manual i wyłączę te pompy transferowe. I tu jeszcze mamy dwa przełączniki podpisane AUX Pump, czyli pompy pomocnicze, Auxiliary Pump. No i to po prostu włącza, wyłącza pompę pomocniczą i te pompy działają zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym, więc to można też wciskać te przyciski w trybie automatycznym, czego nie można było robić z tymi przyciskami. No i teraz sobie na przykład włączę tą pompę pierwszą, tak, mamy dwie takie pompy pomocnicze i w tej chwili, o, widzimy tak, że system pierwszy, już zgasła mu tutaj lampka press, czyli dostał system odpowiednie ciśnienie dla hydrauliki, więc ten układ trzeci nam funkcjonuje. Tak, dostarcza nam ciśnienia, to dlatego, że właśnie jest pompka hydrauliczna elektryczna włączona i ona dostarcza to ciśnienie dla systemu trzeciego. W tej chwili RMP jest odcięte, bo nie mamy tutaj podświetlenia on, a jesteśmy w trybie manual, więc tak samo to, więc ciśnienie to nie jest transferowane do kolejnych układów 2 i 3. Ale na przykład przetransferujmy sobie teraz do układu 2, czyli włączymy sobie RMP między 2 a 3, co powinno spowodować, że ten system drugi też otrzyma, tak, i zgasła nam lampka press, czyli też otrzymał ciśnienie i teraz mamy też system drugi funkcjonalny. Nie wiem, czy wystarczy nam ciśnienia dla układu też pierwszego. Przynajmniej przy włączonej jednej pompce, no ale też, tak, mamy, zniknął napis press. Żeby zwiększyć ciśnienie, możemy jeszcze włączyć drugą pompkę, tak, mamy dwie takie pompy zapasowe. Możemy też włączyć sterowanie w trybie automatycznym i w tej chwili chyba te RMP będzie sterował nam automatyka, tak, i też wysterowała w taki sposób, żeby włączyć te pompy, ale tutaj nie mamy już żadnego przycisku. Aha, tylko musimy włączyć też pompy pomocnicze.
No ciekaw jestem, czy nam automatyka włączy press 2 i 1. Chyba nie. Chyba jednak uznaje, że to trzeba trzymać zamknięte. Ok, czyli tak to działa i widać, że to fajnie działa. Rzeczywiście te wszystkie kontrolki, lampki reagują prawidłowo. Jest to, widać, że wewnętrznie jest to bardzo fajnie zrobione, mimo że nie mamy podświetleń na ekranach Display System. Tutaj też warto zobaczyć, że mamy podpis ADG. To jest od Air Driven Generator, czyli generator tak turbiny takiej awaryjnej, która jest wysuwana z kadłuba, jeżeli padnie nam całe zasilanie samolotu, czy padną nam silniki na przykład, albo generatory prądu dla silników. Wtedy możemy sobie wyłożyć, też ona się wyłoży automatycznie, ta turbina, która będzie napędzana po prostu wiatrem, tak, i będzie nam generowała prąd. I wtedy, żeby mieć hydraulikę właśnie w samolocie, to musimy sobie włączyć też tą pompę. Dlatego tu mam też podpis ADG, co nam mówi, żeby hydraulika nam działała, musimy właśnie zasilić tą pompę pomocniczą i ona jest też zasilana właśnie z tej turbiny, z tego wiatraczka awaryjnego. A żeby rozłożyć ten wiatraczek awaryjny, to do tego jest dźwignia. Nie wiem, czy ją zobaczymy. Oj, będzie ciężko chyba. Czy będzie ciężko ją zobaczyć? Może tak. Tak, to jest, ale bardzo ciężkie dostępne. Ja tutaj mamy taką czerwoną dźwignię. Może nie będę jej teraz podnosił, bo to jak ją raz podniesiemy, to znaczy wysuniemy tą turbinę, to już jej nie schowamy, tak? Ona będzie zawsze już wyciągnięta do końca lotu, to już mechanicy na ziemi będą musieli ją chować. Także tutaj ta dźwignia czerwona jest, ale bardzo niewidoczna i mało dostępna. Tutaj nawet mi się zapala tak kursor, że mogę to kliknąć. Tutaj jeżeli zainstalujemy sobie FG kamera i pochodzimy kamerą po kokpicie, to no, będzie to dużo lepiej widoczne. No, ja akurat FG kamera w tej chwili mam wyłączone, więc nie zobaczymy dokładnie tego przycisku. No szkoda, że tutaj autorzy tego samolotu jakby może nie zadbali, żeby to lepiej pokazać. No tak to zrobiono na razie. Dobrze, ja tu sobie wyłączę teraz te pompy. Jest system w trybie automatycznym, ciśnienie nam spada. Aha, tutaj też warto wspomnieć, że tą pompkę warto też sobie włączyć, dlatego że musimy sobie też ustawić no, ciśnienie dla hamulców, które jest właśnie zasilane z tej hydrauliki trzeciej. I tu mamy właśnie wskaźnik ciśnienia dla hamulców, brake press. Tu są dwie strzałki, ale wystarczy, że już nam jedna wskoczy tutaj na pozycję górną, tak, bo normalnie ciśnienie jest 0. Teraz nam wskoczyło na prawie 3000 PSI, więc mamy wystarczające właśnie ciśnienie, żeby utrzymać samolot na hamulcach. Wtedy możemy zdjąć klocki spod kół i możemy używać hamulców parkingowych, tak żeby samolot stał w miejscu. I tutaj mamy też włącznik tej pompy, tak, tej pomocniczej, Auxiliary Hydraulic Pump, czyli to jest ten sam przycisk, to powinien być ten sam przycisk. Pompa pierwsza, co na tym panelu górnym. No jednak ten przycisk jest nieklikalny, tak? Tutaj nie da się go kliknąć. No jeszcze na tym panelu mamy jeden przycisk, jest to testowanie ciśnienia hydraulicznego. Ten przycisk akurat nam nie działa w tym samolocie jeszcze. Może już wyłączę tą pompę hydrauliczną pomocniczą i normalnie podczas uruchamiania tutaj przygotowywania kokpitu należy włączyć ten przycisk i przetestować tutaj hydraulikę. To zrobi za nas już tam automat. On będzie nam testował ten cały układ hydrauliczny. No i co do jeszcze układów hydraulicznych, to oczywiście te układy hydrauliczne są po to, żeby nam zapewnić kontrolę i sterowanie różnymi systemami w samolocie. I tak na przykład hydraulika pierwsza, system pierwszy pozwala nam na sterowanie spoilerami, sterolotkami, klapami, sterem wysokości, sterem kierunku górnym, ciągiem wstecznym przy silnikach Pratt & Whitney, sterowanie przednim kołem, sterowanie trymerem, wysuwaniem slotów i sterowaniem hamulcami kół. System drugi z kolei zapewnia nam właśnie też sterowanie spoilerami i sterolotkami oraz też klapami, też sterem wysokości jak system pierwszy, sterem kierunku, ale już dolnym, a nie górnym oraz także ciągiem wstecznym. A hydraulika trzecia także ma spoilery, steruje spoilerami, sterolotkami. Tutaj też wysuwa podwozie, dlatego też jest ważne, że jest
przy tym pompy pomocnicze z ADG, żeby też móc sterować podwoziem. Także steruję sterem wysokości, ciągiem wstecznym, sterowanie przednim kołem, sterowanie trymerem, slotami oraz także hamulcami kół, co też właśnie widzieliśmy poprzez ładowanie sobie ciśnienia do hamulców. Także tyle o panelu hydraulicznym. Przejdźmy do kolejnego panelu. Tu jest panel elektryczny dla elektryki. Ja może sobie na razie wszystko wyłączę. Wyłączmy też sobie baterię. Taki jest stan, powiedzmy, samolotu na dzień dobry. Wyłączę też tutaj zasilanie zewnętrzne, czyli na dzień dobry wsiadając do samolotu, no i po prostu też tam sprawdzając, upewniając się, zabezpieczając samolot odpowiednio. Następną czynnością może być właśnie włączenie baterii. I tu mam przycisk właśnie baterii, do włączenia baterii. Tak samo jak właśnie w każdym innym panelu, co już mówiłem, mamy też przycisk system do przełączania się między systemem automatycznym a manualnym. W tej chwili jesteśmy w trybie automatycznym, dlatego że nie mamy nic podświetlone. Jeżeli włączymy ten przycisk, to jesteśmy w trybie manualnym. A przycisk manualny jest po to, żebyśmy mogli włączać pewne przyciski, które normalnie nie działają w trybie automatycznym, tak jak na przykład to generatory. Wyłączenie generatorów nam działa tylko w manual. Styczniki prądu przemiennego, tak, też nam działają tylko na manualnym. Więc tak jak dla każdego panelu, ten przycisk właśnie system jest. Jeżeli włączymy sobie teraz zasilanie z zewnątrz, tak, udostępnia nam się available dla external power. Tu mamy dwa przyciski, jak już mówiłem, dla normalnego zasilania samolotu, jak i dla zasilania kuchni pokładowej. Ja w tej chwili wyłączę baterię. Tak, mamy zasilanie z zewnętrznego zasilania, bateria jest wyłączona i podświetla nam się napis off, co właśnie oznacza, że bateria jest... Może to oznaczać, że bateria jest rozłączona z magistrali baterii, tak właśnie w tej chwili jest. Może też oznaczać, że ładowarka, tak, jest zablokowana, albo automatyczny transfer z emergency power, czyli z zasilania awaryjnego, też jest zablokowany. No ale w tej chwili po prostu jest to bateria rozłączona z magistrali, no bo sam ją sobie ręcznie wyłączyłem. Więc tu może być też podpisane off. Mamy też tutaj lampkę bus, czyli battery bus, magistrala dla baterii. Lampka ta jest podświetlona na off, jeżeli właśnie magistrala baterii nie jest zasilana. Ale w tej chwili jest zasilana, więc podświetlenia nie ma. No i tak, jeżeli chodzi o układ elektryczny, mamy tutaj trzy, można powiedzieć, też niezależne układy elektryczne, które są powiązane z każdym silnikiem. Idąc tutaj od dołu, mamy generatory, taki zespół właśnie generowania prądu. Jest to drive, czyli Integrated Drive Generator, taki zintegrowany, tak, napęd generatora, który dostarcza, znaczy utrzymuje stałe obroty dla generatora, dzięki czemu można generować prąd o stałej częstotliwości. Tak, czyli mamy taki zespół dwóch przycisków dla każdego silnika, podpisany właśnie 1, 2 i 3. I ten też drive możemy sobie wyłączyć, klikając ten przycisk, ale podświetla nam się ostrzeżenie, tak, że jest to akcja nieodwracalna, tak, dlatego że drive, jak wyłączymy, to może je włączyć już tylko mechanik na ziemi. Dlatego mamy też takie ostrzeżenie i możemy to zrobić, ale musimy przytrzymać dodatkowo klawisz Shift na klawiaturze i dopiero wtedy kliknąć, tak, na dany drive, żeby go rozłączyć. Ja jednak nie będę tego robił, ale wtedy też nam się podświetli tutaj napis off, że drive jest wyłączony. No i mamy przełączniki gen 1, gen 2, gen 3. Je możemy ręcznie wyłączyć, jeżeli chcemy, tak? Możemy przejść na tryb manualny i możemy wyłączyć dany generator, co oznacza, że teraz na przykład silnik pierwszy nie będzie nam generował prądu. Tutaj też widzimy, że w trybie automatycznym podświetla nam się podpis ARM, czyli uzbrojony. No i to po prostu oznacza, że system jest gotowy do przenoszenia mocy. No, jest po prostu uzbrojony, czeka w gotowości. My możemy tylko ręcznie to wyłączyć. Oczywiście ARM zniknie, jeżeli uruchomimy silnik i przed silnik pierwszy, jak uruchomimy, to ARM zniknie, co oznacza, że nic nie będzie poświetlone, co oznacza, że wszystko działa prawidłowo i prąd jest generowany. No i nasze generatory generują prąd przemienny, czyli AC. I tu mamy tylko kontrolki, które mogą zapalić się z podpisem OFF, co by oznaczało, że dana magistrala prądu przemiennego byłaby odcięta od zasilania.
Mamy takie kontrolki dla C1, AC2 i AC3. O Emergency będzie za chwilę. No i dalej mamy przełącznik AC-TIE 1, 2 i 3. To są styczniki, które mogą być otwarte albo zamknięte. I w tej chwili one pewnie są otwarte. My możemy w trybie manual przejść i możemy taki stycznik odciąć. Czyli go otworzyć, co oznacza, że prąd teraz nie przepływa, tak, tutaj przez ten stycznik. Mamy podpisane off. No i tym samym widzimy, że AC1 jest off i też lewa magistrala prądu przemiennego, awaryjna lewa magistrala prądu przemiennego jest też wyłączona na off. No i tu mamy też te styczniki dla układu elektrycznego drugiego, jak i trzeciego. I tu na przykład jeszcze jak włączymy sobie zasilanie z APU, to widzimy nawet w trybie ręcznym i też automatycznym, te styczniki są uzbrojone, tak? Podświetla nam się przycisk ARM. To oznacza też po prostu sterowanie automatyczne tego stycznika. No i dalej ten prąd jest konwertowany na prąd stały, czyli DC. Tutaj mamy też magistrale, które mogą się podpalić, zapalić lampkami OFF. DC1, DC2 i DC3, gdyby nie były zasilane w prąd. W tej chwili są, więc nie mamy podpisu off. No i tutaj jeszcze mamy dwa styczniki DC-TIE 1 i DC-TIE 2, którymi też możemy sterować w trybie manualnym, tylko jak nie mam. Jeżeli damy tutaj tak, to działa tylko w trybie manual. Dajemy manual i możemy teraz wyłączyć dany stycznik prądu stałego. No i te styczniki sterują zdalną kontrolą bezpieczników, czyli tak zwanym RCCB, Remote Control Circuit Breaker. Czyli jeżeli chcemy włączyć system ochrony bezpieczników, możemy sobie wyłączyć te styczniki. Wtedy prąd nie przepływa. Dobrze, włączę automat i tutaj z lewej strony mamy coś takiego jak Emergency Power, czyli mamy przełącznik dla prądu awaryjnego. W tej chwili jest w pozycji off i tak jest domyślnie po uruchomieniu samolotu, że jest ten przełącznik wyłączony. No i ten przełącznik po prostu włącza zasilanie awaryjne, czyli kontroluje transfer zasilania z baterii do magistrali tutaj lewej, jeżeli chodzi o lewą awaryjną magistralę prądu stałego, jak i prądu, znaczy przemiennego, jak i stałego. No i przełącznik działa w trybie automatycznym, jak i ręcznym. W tej chwili jest całkiem wyłączony. Jeżeli damy na ARM, to jest uzbrojony i działa w trybie automatycznym. No i teraz, jeżeli normalna moc zasilania zostanie utracona, to bateria automatycznie dostarczy moc do magistrali awaryjnej lewej prądu przemiennego, jak i prądu stałego. Wtedy też zaświeci się tutaj kontrolka ON, bo tu są dwie kontrolki OFF, druga jest ON. Tak, co by oznaczało, że ta magistrala, ten emergency power jest w użytku. No i też warunkiem jest takim, żeby to się załączyło, to, że właśnie bateria musi być włączona oraz ten przełącznik SMOK ELEC R musi być w pozycji, znaczy nie może być w pozycji jedna, druga off, ale tym przełącznikiem i tak nie możemy obracać, więc jest ok, że tak powiem, będzie nam emergency power mógł się załączyć, jeżeli tylko bateria jest włączona. No i mamy też pozycję on. Pozycja on oznacza, że to jest tak zawsze włączone i tutaj nam się podświetla też napis on. Czyli mamy włączone zasilanie awaryjne z baterii, czyli magistrale teraz awaryjne lewe tutaj dla AC i DC są zasilane z baterii. Dobrze, ja tu wrócę na ARM, to jest właściwa pozycja do tego przełącznika. Zobaczmy sobie teraz ten przycisk podpisany ADG ELEC. ADG to już właśnie skrót, już, o którym mówiłem, jest to Air Driven Generator, czyli ta awaryjna turbina do generowania prądu. Gdy nam padnie całe zasilanie, możemy sobie wysunąć tą turbinę, która będzie zasilana wiatrem. I możemy tu sobie właśnie włączyć zasilanie z tej turbiny, oczywiście pod warunkiem, że ta turbina rzeczywiście jest zdeployowana, czyli jest rozłożona i rzeczywiście ona tam działa i będzie nam ten prąd generować. No i w tym trybie włączonym ten właśnie ADG zasila nam magistralę lewą, jak i prawą, tą awaryjną, czyli zarówno tą prawą, jak i lewą awaryjną magistralę będziemy mieli zasilaną z tej turbinki. No i też będziemy mieli zasilaną baterię, jak i ładowanie baterii.
Z tego co wyczytałem, to spowoduje też wyłączenie nam tej pompy pomocniczej pierwszej. Nie wiem, czy to jest prawda. W tej chwili mogłem załączyć. Bo to jest co ciekawe, jeżeli zostawimy ten przycisk wyłączony, a ta turbina ADG będzie nam działać, jest to taki stan domyślny po uruchomieniu właśnie tej turbiny, to ona będzie nam zasilała też magistralę, ale tylko lewą, jeżeli chodzi o tą magistralę awaryjną, i będzie nam też zasilała wtedy tą pompę pierwszą pomocniczą. Także taka jest różnica w działaniu, w włączeniu tego przycisku, przynajmniej teoretyczna, znaczy teoretyczna, tak wyczytałem, ale nie sprawdzałem tego w tym samolocie, czy rzeczywiście tak samolot to obsługuje, ten przycisk ADG Elect. No i mamy przełącznik podpisany Smoke Elect Air. On nie działa w tym samolocie, ale mogę powiedzieć, do czego służy. On izoluje elektryczność, czyli właśnie elect, jak i powietrze, czyli tutaj w tym wypadku paki. Izoluje je przed dymem, tak, dlatego smoke. Czyli jeżeli zostanie wykryty dym w samolocie, to będziemy mogli odizolować konkretne generatory, jak i paki, tak żeby właśnie wykryć przyczynę źródła dymu. No i ją też odizolować, żeby ten dym nie był rozprzestrzeniany dalej. No i tu mamy pokrętło, mamy napisane push to turn, czyli trzeba wcisnąć i obrócić, i można to obracać tylko w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I na przykład tu mamy 3 na 1 off, to oznacza, pierwsza liczba zawsze oznacza generator, druga liczba oznacza zawsze pack, który zostanie off wyłączony, czyli obrócenie w pierwszą pozycję spowoduje wyłączenie generatora trzeciego, jak i packa pierwszego. Tak, czyli generator trzeci, o ten zostanie wyłączony, a tutaj zostanie wyłączony pack pierwszy. Dalej mamy pozycję, ona jest zasłonięta, ale tam jest podpisane 2 na 3, czyli wyłączenie generatora drugiego i paka trzeciego. I dalej jak przekręcimy w pozycję 1 na 2, to wyłączymy generator pierwszy i pak drugi. No i dalej przekręcając wrócimy do pozycji normal, czyli wszystko pracuje prawidłowo. Tu mamy jeszcze przycisk, on nawet działa, cabin bus, czyli magistrala kabiny. No i możemy sobie wyłączyć zasilanie dla magistrali kabiny, jeżeli zajdzie taka konieczność, ale to chyba też w jakichś trybach wyjątkowych, awaryjnych. I zobaczmy sobie kolejny panel, jest to panel air, czyli panel powietrza, czy też bardziej presuryzacji, czyli utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w kabinie, jak i klimatyzacji po prostu. No i ta sama historia, mamy przycisk system, który mówi, że możemy pracować w trybie automatycznym, jak i ręcznym. W tej chwili mamy tryb ręczny, bo sobie to kliknąłem. Możemy wrócić do trybu automatycznego, gdy nie ma nic podpisane. No i tak, idąc od dołu, mamy systemy bleed air, czyli upuszczania powietrza z silników po to, żeby to sprężone powietrze przetransferować do innych układów, jak systemów odradzania skrzydeł, jak presuryzacji kabiny, żeby utrzymywać odpowiednie ciśnienie w kabinie, utrzymywania ciśnienia wody i tak dalej, więc ten cały układ jest wykorzystywany w wielu miejscach w samolocie. Mamy trzy układy właśnie bleed air, które są powiązane oczywiście z każdym z silników, więc powietrze jest upuszczane z każdego silnika. Dodatkowo możemy włączyć też upuszczanie powietrza z silnika pomocniczego APU. W tej chwili jest to wyłączone, możemy włączyć upuszczanie powietrza z APU. Widzimy, że tu coś się już zadziało, tak? Widzimy, że paki nam się włączają, tak? Off się wyłączyło. Mamy jeszcze flow, niskie ciśnienie i teraz paki nam też działają. Cóż są paki? Paki to są właśnie klimatyzatory. To powietrze upuszczane z silników czy też z APU, ono jest transferowane do paków. To są właśnie klimatyzatory, gdzie to powietrze gorące, bo to powietrze silników jest gorące, tam ponad 100 stopni ma, ono musi być też schłodzone, więc jest chłodzone w pakach. A jest chłodzone też po prostu powietrzem, po prostu jak samolot leci z dużą prędkością, to też ma czerpaki powietrza w kadłubie, przez które te zimne powietrze po prostu wpada w te czerpaki i schładza te powietrze bleed pobierane z silników. No i następnie paki kierują powietrze do odpowiednich układów, w tym wypadku do na przykład kabiny, tak żeby utrzymywać odpowiednią temperaturę, żeby na przykład schłodzić
tak, temperaturę powietrza w kabinach, w kabinie pasażerskiej, czy też w kabinie, w kokpicie pilotów. No i mamy takie przyciski. Mamy przycisk bleed, on działa w trybie manual tylko. Możemy sobie wyłączyć bleedy, one są nawet wyłączone teraz. Może się tu też podświetlić napis press, jak właśnie widzimy u góry. Jak zrobimy sobie test przycisków. Tak, może się podświetlić press, co oznacza niskie ciśnienie powietrza, tak? Czyli poniżej 11 PSI. Jeżeli dany bleed będzie tak miał zbyt niskie ciśnienie, to zostaniemy po tym poinformowani w ten sposób. No i zawór tutaj jest wyłączany, kiedy mamy podpis off, tak? Czyli zawór bleed jest wyłączony w tej chwili wszędzie dla każdego z silników. Tu mamy jeszcze jakby drugi przycisk, ale to nie jest przycisk, to są tylko kontrolki. Tu mamy podpis MANF i TEMP HIGH. High temp, czyli high temperature, to się zapala zarówno w trybie automatycznym, jak i manualnym. No jeżeli po prostu temperatura opuszczonego powietrza będzie zbyt wysoka, to po prostu zaświeci nam się ten napis. I mamy MANF od manifold, czyli po polsku od kolektora. No i to wskazuje szkodzony lub nieszczelny kolektor pneumatyczny dla danego układu bleed. No i jeżeli chodzi o przełącznik paki, to tak samo możemy sobie paka włączyć i wyłączyć. W tej chwili automat uznał, żeby wyłączyć paki, bo żadne ciśnienie też nie jest generowane, żadne powietrze nie jest tutaj wtłaczane do tych paków. No jak damy sobie też test na przyciskach, to widzimy, że na pakach mamy też podpis flow. No i to oznacza, że gdy paki są włączone, to mamy zbyt niskie po prostu ciśnienie tego powietrza. Albo też na odwrót, że paki są wyłączone, a to ciśnienie jest zbyt duże. Więc mamy takie systemy ostrzegawcze. No i też zauważmy, że jak włączę APU, to najpierw podświetli się ten flow, przed napaku drugim najpierw. O, czyli jeszcze jest włączone, ale ciśnienie jest zbyt niskie, ale już jest w normie, bo te powietrze zostało dostarczone w odpowiedniej ilości. I tak samo powłączały nam się paki 1 i 3. No i w samej góry od tych paków właśnie mamy pokrętła dla temperatury. Tutaj w kokpicie dla pilotów off oznacza całkowicie wyłączone powietrze z paków. Mamy cold, zimne do hot. No i zakresy to są właśnie od cold to jest 18 stopni Celsjusza do hot 30 stopni Celsjusza. Pozycja środkowa to jest około 24 stopni Celsjusza. I tak samo dla kabiny pasażerskiej, tutaj przedniej części, środkowej części i rufowej części możemy sterować właśnie temperaturą w odpowiedniej części kabiny. No i w zasadzie te pokrętła no jeszcze też sterują tym zaworem Trim Air, czyli Trim Air oznacza gorące powietrze, takie trymowanie tym powietrzem właśnie, tak, bo powietrze puszczane z silników to gorące, ono trafia do paków, żeby się ochłodziło, ale też jest dostarczane bezpośrednio do klimatyzacji, tak, żeby też właśnie mieszać odpowiednio to schłodzone powietrze z gorącym, to gorące to jest właśnie Trim Air, no i tak naprawdę te off to odcina całkowicie zawór Trim Air, a im bardziej przechodzimy w hot, to gorące powietrze, to tym bardziej ten zawór Trim Air jest otwierany, dając coraz gorętsze powietrze w klimatyzacji. No i dalej mamy przyciski izolacyjne dla poszczególnych układów. Tak, mamy trzy niezależne układy powietrza i możemy je, te powietrze między sobą też transferować za pomocą tutaj tych zaworów izolacyjnych. W tej chwili one są otwarte, co oznacza, że powietrze między nimi przepływa, a to dlatego, że jest tylko pobierane powietrze z APU, czyli to powietrze musi być rozprowadzane do każdego układu, do każdego paka. Jeżeli ja sobie teraz w trybie, to pewnie działa tylko manualnym, jeżeli sobie odłączę właśnie układ 1 od 2, to zobaczymy, że odcięło mi pak 1 i 3. A to dlatego, że powietrze z APU, jak tutaj widzimy na schemacie, tutaj narysowane liniami, to APU dostarcza bezpośrednio, tutaj mamy połączenie, bezpośrednio idzie powietrze do paka drugiego, a tu dalej już nie idzie, tak? Jest zawór odcięty, więc tylko pak drugi jest zasilany. Jeżeli włączymy to sobie z powrotem, to zawór jest otwarty, powietrze może płynąć dalej i może tu płynąć do paka pierwszego, jak i może płynąć tutaj dalej. Tu jest zawór otwarty, więc płynie też do paka trzeciego. Jak odetniemy ten zawór 1-3, no to odetniemy tylko paka trzeciego, tak? Bo tutaj już powietrze nie przepłynie do paka trzeciego z APU. Oczywiście, jeżeli działałby silnik trzeci, to on by dostarczał powietrze do paka trzeciego i wtedy pak trzeci też by działał.
Tu też widzimy, że podświetla się napis DISAG, to jest to samo, co wcześniej widzieliśmy, czyli Disagreement, niezgoda, czyli świeci się, gdy pozycja zaworu nie zgadza się z położeniem przełącznika, czyli na przykład jak dajemy ON, a zawór jest jeszcze przez chwilę OFF i wtedy tak podświetla się DISAG i w drugą stronę, kiedy dajemy tak OFF, znaczy ON, OFF, to ten DISAG przez chwilę nam się świeci, tak, że jest jakby niezgodność przełącznika z zadaną komendą. No i przycisk IP już omawiałem. Co my tu jeszcze mamy? No mamy ten przycisk Trim Air. Możemy sobie wyłączyć zawór gorącego powietrza i możemy to zrobić tylko w trybie ręcznym. Jak dam manual, to już tutaj to nie działa, tym już zarządza układ automatyczny. Tu poniżej mamy też przycisk Avionics Fan, czyli wentylatory dla awioniki. Chodzi o wentylatory wyciągowe dla awioniki, żeby tutaj no, po prostu schładzać awionikę tego, te wszystkie komputery, które się tutaj nagrzewają w kabinie pilotów. Tu jak zrobimy sobie test, to widzimy, że mamy podpisy 2, flow i override. Nie wiem, czy da się tu wymusić pewnie jakąś awarią, może dałoby się flow wymusić, bo flow oznacza, że przepływ powietrza chłodzącego przez awionikę jest właśnie poniżej normy. To też może oznaczać, że napływ tak jakby powietrza do kabiny, tego pressurization, jest niewystarczający do właśnie podtrzymania odpowiedniego ciśnienia w kabinie. Albo to też oznacza, że wysokość kabiny jest powyżej 10 tysięcy stóp, co już też jest niebezpieczne dla zdrowia. No i też w takim trybie awaryjnym możemy włączyć override, czyli nadpisanie działania tych wentylatorów, czyli po prostu uruchamiany jest wentylator wyciągowy awioniki. I to nawet działa w trybie automat, jak widzimy. I kolejny przycisk Econ, to jest od Economic, czyli ekonomiczne używanie tutaj cyrkulacji powietrza w kabinie. Chodzi o to, żeby właśnie użyć wentylatorów recyrkulacyjnych po to, żeby ekonomiczniej zużywać bleed air, czyli powietrze pobierane z silników. Jeżeli nie chcemy tego trybu ekonomicznego, możemy go sobie wyłączyć z jakichś powodów, czy też z jakiejś tam awarii, albo rozprzestrzeniania dymu i tak dalej. To działa teraz tak, jest off i to działa też w trybie automatycznym, jak i ręcznym. Możemy wyłączyć recyrkulację powietrza w kabinie. I ostatni przycisk, zabezpieczony przycisk masks, czyli maski tlenowe. Tutaj przycisk powinien się podświetlić, ale on chyba nie działa całkowicie tak. On się tutaj powinien podświetlić, jeżeli wysokość kabiny zbliża się do 15 tysięcy stóp, a maski wciąż nie zostały tak rozłożone. Więc wtedy należy przytrzymać ten przycisk przez 3 sekundy, żeby właśnie rozłożyć maski tlenowe. Tu jeszcze mamy coś jak Pax Load, czyli jakby załadowanie z pasażerami. To też nie działa tutaj we Flight Gear, w tym samolocie w sensie, i nie jestem pewny, do czego miałby to służyć, czy tu by się wprowadzało ilość pasażerów na pokładzie, coś w tym stylu. Ilość czy wagę pasażerów, no nie spotkałem się z tym, jak to działa. I zobaczmy sobie ostatni panel paliwa. I tak, pierwsza rzecz, MD-11 ma aż 5 zbiorników z paliwem. Można powiedzieć tak, mamy tank 1, 2, 3 i mamy jeszcze pomocnicze zbiorniki i zbiornik balastowy tylny na ogonie. I tak, tank 1 znajduje się na skrzydłach. Dajmy tu sobie jeszcze wyposażenia, paliwo i ładunek. Zobaczmy sobie też tutaj, jak to wygląda, jeżeli chodzi o paliwo, bo tu mamy właśnie wszystkie zbiorniki z paliwem. Mamy tank 1. Tank 1 znajduje się na lewym skrzydle i widzimy, że jest też podzielony dokładnie na zewnętrzny, bardziej na skraju skrzydła, jak i wewnętrzny. I on tutaj zasila w paliwo silnik pierwszy, czyli silnik na lewym skrzydle. Mamy tank drugi. Tutaj tak przy okazji to mamy też wskazanie ilości paliwa w danych zbiornikach, co też możemy regulować tymi suwakami. Ale wracając do zbiornika drugiego, tak, mamy zbiornik drugi. Zbiornik drugi znajduje się też na skrzydłach po obu stronach, ale bliżej kadłuba samolotu. No i tank drugi zasila no, w paliwo zbiornik drugi, ten na ogonie. No i mamy zbiornik trzeci, tank 3 i on też jest tak samo podzielony na zewnętrzny i wewnętrzny i to jest zbiornik na prawym skrzydle i on zasila w paliwo silnik numer trzeci, czyli silnik prawy. I mamy zbiornik pomocniczy. Tutaj widzimy, że on jest podzielony na dwa zbiorniki.
upper i lower, czyli górny i dolny. I ten zbiornik znajduje się między skrzydłami w kadłubie samolotu. I zbiornik piąty to jest ten balastowy na ogonie, tight tank, i on, no tak, raz, że pełni też formę balastu dla samolotu, dlatego że środek ciężkości został dosyć mocno przesunięty dla tego samolotu, więc używa się też tego zbiornika balastowego. I ten zbiornik znajduje się po prostu w stateczniku poziomym na ogonie samolotu. No i ogólnie działa to tak, że ten zbiornik pomocniczy dolny zasila w paliwo zbiornik pomocniczy górny. Z kolei zbiornik pomocniczy górny, on może zasilać w paliwo zbiorniki 1, 2, jak i 3, czyli to są te trzy główne zbiorniki z paliwem. No i każdy z tych głównych zbiorników zasila odpowiednio silnik, tak jak już mówiłem. Jeżeli zbiornik ten pomocniczy jest pusty, to zbiornik drugi napełni automatycznie zbiorniki 1 i 3 do równego poziomu. No i wtedy paliwo jest zużywane równomiernie z każdego tego zbiornika 1, 2 i 3. I tutaj jest też taka zależność, że jeżeli zbiorniki 1 i 3, ilość paliwa w zbiornikach 1 i 3 spadnie poniżej 5000 funtów, chodzi bardziej o te zbiorniki inboard, czyli te wewnętrzne 1 i 3, jeżeli tutaj wartość spadnie poniżej 5000 funtów paliwa, to automatycznie otworzą się zawory tego zbiornika outboard, tego zewnętrznego, tak żeby przelać paliwo do zbiorników inboard. To się zadzieje zarówno na właśnie zbiorniku pierwszym, jak i trzecim. A zarządzanie paliwem tym ogonowym w zbiorniku tylnym, no przeważnie też się odbywa automatycznie. No i tutaj paliwo jest transferowane tak, żeby starać się utrzymać środek ciężkości na poziomie 2% przed maksymalnym rufowym środkiem ciężkości. Tak żeby zachować odpowiednią stabilizację samolotu. No i zarządzanie paliwem tym ogonowym rozpoczyna się, gdy podwozie i sloty zostaną schowane, czyli gdy wystartujemy i pochowamy podwozie, jak i sloty, czyli dźwignia klap maksymalnie do góry. A zarządzanie paliwem zakończy się podczas zniżania, ale jeszcze na wysokości 26 750 stóp lub po wysunięciu podwozia i klap. Także wtedy automat kończy zarządzanie tym paliwem ogonowym. I jeżeli tak się stanie, jeżeli to paliwo nie będzie zarządzane, to wtedy pompa transferuje paliwo do zbiornika tego pomocniczego, czyli do przodu. Jest paliwo transferowane z ogona na przód, bo ten zbiornik pomocniczy, jak mówiłem, jest między skrzydłami w kadłubie. No jeżeli też chodzi o paliwo, to może też warto wiedzieć, że różnica paliwa między zbiornikiem 1 a 3 nie powinna wynosić więcej niż 2500 funtów, no inaczej samolot będzie zbyt mocno obciążony na jedną ze stron, tak, na jedno skrzydło, no co może doprowadzić do niestabilności, tak, w locie i katastrofy. No i jeżeli chodzi o przycisk system, to ta sama historia. Domyślnie jest teraz tryb automatyczny, możemy włączyć manual i sobie tutaj ręcznie sterować, na przykład, nie wiem, pompowaniem paliwa i takimi rzeczami. Jeżeli będziemy chcieli wcisnąć jakiś przycisk, którego nie da się wcisnąć w trybie automatycznym, to widzimy też, że miga nam podpis manual, mówiąc nam, wciśnij sobie najpierw właśnie manual, żeby mu tutaj sobie coś włączyć. No i tak, omówmy sobie pewne przyciski. Mamy przycisk właśnie dla pomp, dla pompy 1, 2 i 3, w sensie dla zbiornika 1, 2 i 3. Możemy tutaj włączyć, jak i wyłączyć pompy. W tej chwili pompy mam wyłączone, jak sobie je ręcznie wyłączę, albo gdy podpis OFF znika, pompy są włączone. W trybie automatycznym pompy tu 1 i 2 mi się wyłączają. Każdy tutaj zbiornik takiego paliwa 1 i 3, one mają po dwie pompy, pompę przednią i rufową. No i poza tym, że mamy tutaj podpis OFF, powinien być jeszcze podpis tak LOW. Jest też podpis LOW, co oznacza niskie ciśnienie z dwiema pompami nakazanymi do włączenia. Czyli jeżeli mamy tak nakazane, że pompy mają być włączone, a ilość paliwa jest zbyt mała, to podświetli nam się tutaj też właśnie kontrolka LOW. No i podobnie sprawa dla pompy ze zbiornika drugiego, z tym, że tutaj mamy trzy pompy. Mamy taką pompę do ładowania, boost pump przednią, oraz dwie pompy lewą i prawą. Tutaj przycisk też działa tylko w trybie manual.
Tak samo mamy podpis low, że jest niskie ciśnienie paliwa, czyli zbyt mało paliwa. I mamy przyciski crossfit, one też działają w trybie manual. Możemy sobie włączyć crossfit, czyli po prostu transfer paliwa między zbiornikami, znaczy połączenie tutaj zaworu crossfit powoduje, że to paliwo pompowane, ono może się mieszać ze sobą między zbiornikami tutaj 1 a 2, tutaj między 2 a 3, a tutaj między 3 a 1. Więc możemy to sobie ręcznie włączyć, jeżeli chcemy, a jeżeli damy na manual, to znaczy na automat, to steruje tym automatycznie samolot. Tutaj też powinien być podświetlenie, jest podświetlenie na tych przełącznikach CrossFit, jest też podświetlenie DISAG, czyli Disagreement. No i to jest ta sama historia co i wcześniej, czyli właśnie pozycja zaworu nie zgadza się z nakazaną komendą. Jeżeli my nakażemy tutaj włączenie, a zawór jest wyłączony, to podświetli nam się też DISAG. Kolejna rzecz to transferowanie paliwa. I tutaj zwróćmy uwagę, że mamy przyciski Fill, czyli napełni, można też tłumaczyć bardziej po polsku jako zawory wlotowe, czyli jeżeli, no to działa tylko też w trybie manual, jeżeli wciśniemy sobie tutaj fill na wszystkich trzech zbiornikach, no to mamy podpis tylko arm na razie, co oznacza, że zawór wlotowy tutaj jest uzbrojony i czeka na podanie paliwa. No i mamy też przyciski trans, które mówią transferuj paliwo z danego zbiornika, a gdzie to mówi włączenie nam fill. Zróbmy na przykład tak, ja wyłączę fill dla drugiego, czyli mówimy teraz, że oczekujemy transferu paliwa do zbiornika 1, jak i 3 i powiedzmy, że przetransferujemy to ze zbiornika 2, czyli dajemy trans przy zbiorniku 2, co oznacza teraz, że paliwo ze zbiornika 2 jest równocześnie transferowane do zbiornika 1, jak i 3. I to też widzimy po tym, że włącza, tak, tutaj arm zmienia nam się na podpis fill, czyli jest wykryty przepływ paliwa przez tutaj ten zawór wlotowy zarówno zbiornika 1, jak i 3. Możemy też zobaczyć liczbowo, że tutaj nam tak ilość paliwa maleje, a w jedynce i trójce rośnie. To też jest pokazane tutaj w okienku dla od Flight Geara. Widzimy tutaj też, że dwójka maleje, a inboard dla 1 i 3 rośnie. No i żeby wyłączyć transfer, wystarczy na przykład znowu odciąć ten przycisk i tak paliwo jest, no transfer jest zatrzymany. To jest właśnie tyle fajne, że warto pamiętać o tym, żeby najpierw uzbroić właśnie zawory fill przed jakimkolwiek włączeniem transfer. Tak, żeby najpierw powiedzieć, gdzie chcemy przetransferować paliwo. Tym bardziej jest to istotne, jeżeli chcemy transferować paliwo do więcej niż jednego zbiornika. Właśnie po to, żeby zadziałało się to automatycznie dla dwóch, na przykład zbiorników, czy trzech, jeżeli tu będziemy z pomocniczego transferować, więc tak, bo na przykład w tym wypadku, jak ja najpierw dam trans, teraz dam fill, no to już paliwo się transferuje mi do trójki, ja zanim kliknę sobie fill na jedynce, no to już trochę paliwa poszło nierównomiernie, tak, więc warto najpierw sobie uzbroić file, a później dopiero dać trans. Tak jak teraz, tak, i damy trans, więc równocześnie zaczął się ten przepływ paliwa do obydwu zbiorników. No i sytuacja jest podobna, jeżeli chcemy transferować, nie wiem, na przykład do dwójki chcemy wlać. Teraz zróbmy na odwrót, uruchomimy trans dla 1 i 3. Tak, czyli wylejemy z 1 i 3 do dwójki, więc dajemy fill przy dwójce. Teraz jednocześnie ze zbiorników 1 i 3 jest paliwo przelewane do trójki. Czyli tak to można tym operować na wiele sposobów, wiele kombinacji i tak dalej. No i podobna jest sytuacja tutaj z tymi transferami. Ja tutaj może dołożę paliwa do zbiorników. No. Tak, mamy troszkę paliwa na ogonie i mamy troszkę paliwa w zbiorniku pomocniczym. Tutaj pracuje nam APU, więc to paliwo jest pobierane. APU pobiera paliwo z zbiornika też drugiego, ale mam powłączane właśnie trans. A to oznacza tak, że jeżeli... Może powyłączam to na razie.
Jeżeli chodzi o zbiornik tutaj ogonowy, jeżeli włączymy tutaj mu ten przycisk trans, to oznacza, że będziemy transferowali paliwo ze zbiornika ogonowego do zbiornika pomocniczego. No i to widzimy, tutaj maleje, a tutaj nam rośnie ilość paliwa. No i tutaj mamy dwa zawory też trans dla zbiornika pomocniczego górnego, które może transferować paliwo tutaj do dowolnego zbiornika głównego, czy to 1, 2, czy 3. Więc na przykład uzbroimy sobie na przykład dwójkę i włączmy tutaj trans. No i teraz paliwo z tego zbiornika pomocniczego jest transferowane do zbiornika drugiego. No możemy też włączyć dla trójki, jedynki i tak dalej, tak? To nie ma tutaj znaczenia, który zbiornik sobie włączymy, to po prostu tam będzie paliwo transferowane. Tak to działa. Tu mamy jeszcze przycisk Alternate Pump, czyli pompa alternatywna. To jest jeszcze takie dodatkowe obejście całego tutaj tego układu przelewania na zbiornik pomocniczy. Jak to włączymy, to w tej chwili paliwo jest transferowane ze zbiornika ogonowego bezpośrednio do silnika drugiego, czyli tego też na ogonie. Z pominięciem tutaj tego zbiornika pomocniczego i zbiornika drugiego, tak? Czyli tutaj od razu lejemy do silnika drugiego na ogonie. Tu mamy przycisk niedziałający, to jest Quantity Test, czyli testowanie ilości paliwa. Tutaj powinny nam się wyświetlać odpowiednie jakieś tam wartości testowe dla właśnie zbiorników i tak dalej, ale to nie działa. Ja tu może wrócę też na tryb automatyczny. Tu mamy zabezpieczone przyciski, które niestety nie działają jeszcze w tym samolocie. Tu mamy Dump, czyli zrzut paliwa. Jeżeli byśmy chcieli wykonać zrzut paliwa, to odbezpieczamy i wciskamy. Mamy też przycisk Manifold od Collector. Tutaj nie jestem pewny dokładnie, jak to działa, ale podejrzewam, że odpalenie tego przycisku zabezpieczonego spowoduje, że paliwo ze zbiorników Outboard 1 i 3 przeleje się do Inboard. Czyli to taki zawór na wypadek, gdyby automat nam nie zadziałał, żeby to paliwo przelać, to wtedy możemy sobie to odpalić ręcznie tym przyciskiem. Tak, tu jeszcze są podświetlenia low wszędzie przy każdym trans, tak jak przy pompie, co oznacza niskie ciśnienie przepływanego paliwa. Na przykład jeżeli włączymy sobie transfer, ok, manual transfer jest tutaj do pomocniczego. Jeżeli sobie przyspieszę czas, żebyśmy zobaczyli. Bo może lepiej po prostu ruszyć troszkę też, chociaż już jest blisko końca. O, to za chwilę zobaczymy, że tu będzie low podpisane, dlatego że już nam będzie się opróżniał ten zbiornik ogonowy. O, jest low, co oznacza, że już jest niskie ciśnienie tego paliwa i to też oznacza, że zbiornik jest pusty, nie ma co przelewać. Mimo że jest właśnie on włączone, to system nam mówi, włączyłeś sobie on, ale nie ma co przelewać, więc podświetla nam low jako ostrzeżenie. Jak to wyłączymy, to wszystko gaśnie. Tu też widzimy, jak damy test. Tak, tu jest jeszcze drain, tak? Co oznacza, że już te zbiorniki outboard są puste, są opróżnione. Jeżeli chodzi o tankowanie samo, to tutaj niestety samolot ten nie udostępnia żadnego panelu takiego łatwego, przyjaznego do tankowania. Tutaj akurat są checkboxy przygotowane do Enable Full Track i Connect Fuel Track, czyli włączenia ciężarówki z paliwem, jak i podłączenia jej do samolotu, ale no to powinno też uruchomić jakieś okienko do sterowania sobie ilością paliwa, jaką chcemy sobie wlać do zbiorników. No niestety nie ma tego jeszcze, musimy tutaj operować tymi suwaczkami, co jest no dosyć ciężkie może być, bo jeżeli chcemy uzyskać odpowiednią ilość paliwa, to no jednak suwanie tego jest no niewygodne, tak? Bo normalnie to my wiemy, ile chcemy mieć total, ile chcemy mieć paliwa do lotu, powinniśmy móc sobie wpisać tą liczbę i już, i zbiorniki powinny nam się tutaj zalać automatycznie na odpowiednie poziomy każdy, a tutaj musimy każdy ręcznie sterować, ile też tego paliwa ma być. No niestety, tak to wygląda. Tu mam jeszcze tag pipe, czyli ilość paliwa w przewodach, jeżeli chodzi o silnika pierwszego, drugiego, trzeciego i APU. Tu widzimy, że APU ciągle pracuje, więc ta ilość w przewodach jest dynamiczna i nam tutaj tak paliwo jest pobierane ze zbiornika drugiego, co widzimy, że ten leciutki ubytek ze zbiornika drugiego jest. Także tyle, jeżeli chodzi o panele górne i o ten odcinek.
chyba dosyć przydługawy, znowu wyszedł. Także zapraszam do następnej części. Możliwe, że już... A nie, może jeszcze omówimy sobie kokpit dalej. Zobaczymy, co tu jest na przyciskach. Omówimy sobie może jeszcze autopilot i inne tutaj funkcjonalne rzeczy. Także zapraszam do następnego odcinka. Dzięki za oglądanie. Cześć wam.